Co gdyby Kazimierz IV Jagiellończyk zaraz po objęciu tronu polskiego i jego zabezpieczeniu ruszył jednak na Osmana? Czy Konstantynopol byłby dzisiaj nazywany Carogrodem? Rozegram taką alternatywę historyczną w dzisiejszym odcinku fabularyzowanym. Polska w Europie Universalis 4 startuje te parę miesięcy za późno, bo niestety po bitwie pod Warną, gdzie ginie nasz władca w dość durny sposób, a wiadomo, jego imię brzmi Władysław Warneńczyk. Dlatego w listopadzie 1444 nie mamy władcy, zresztą tak samo Węgry, które przez to są chyba trochę na nas wściekłe. Jednak wiemy, że historycznie w przeciągu 3 lat władcą Polski zostanie brat Władysława, czyli Kazimierz Jagiellończyk, obecny wielki książę litewski. Tak to oznacza, że wybiorę go na władcę Polski. A skoro wiemy, że Litwa i Polska będą stanowiły jedność i niestety jakimś dziwnym trafem Jagiellończyk jest uważany za dość kiepskiego władcę pod kątem militarnym, no to musimy się Polską skupić na naszym rozwoju militarnym w najbliższym czasie. Po naszych porażkach warto będzie zwiększyć nasz prestiż na arenie międzynarodowej oraz przygotować się, wysłać naszych szpiegów, żeby budowali siatkę szpiegowską naszych przeciwników. Ach, nie ukrywam, przydałby nam się Iwan Zabrzydowski, który by zwiększył morale naszego wojska, ale realnie nas na niego nie stać, więc zadowolimy się Arturem Potapczykiem, który zwiększy obronność naszych twierdz. Mimo to wiemy, że w najbliższym czasie nie zagraża nam żadne niebezpieczeństwo, więc naszym żołnierzom płaćmy troszkę niższy żołd oraz zmniejszmy utrzymanie naszych fortec, czyli pozbawmy ich załóg, bo po co za nie płacić, skoro nie będą broniły na razie naszego kraju. A skoro jesteśmy przy alternatywach historycznych, to co wy na to, żeby powiedzieć o alternatywie, w której wasz komputer może się znaleźć w jednym z ponad 65 krajów na świecie dzięki jednemu kliknięciu? A to za sprawą sponsora dzisiejszego odcinka, czyli Surfshark. Jest to w sumie wirtualna sieć internetowa, której możecie używać na wielu rodzajach urządzeń bez limitu tychże, a ja miałem miesiąc czasu na jej przetestowanie i w sumie pozwolę sobie teraz powiedzieć, do czego ja je głównie używałem. Wiecie, że czasem robię miniaturki z anime i czasem jak szukam jakiejś inspiracji, a nie mam ochoty, bo moja połówka się o tym dowiedziała, mamy szyfrowane połączenie i nikt się nie dowie, czego szukaliście. Obejrzeliście już wszystko na polskim Netflixie? Spokojna wasza aplikacja, jedno kliknięcie, znajdujemy się w Stanach Zjednoczonych i już mamy dostęp do 1000 nowych filmów. What? Samantha Carter? SG-1? Stargate? 10 sezonów? Okej, jeżeli nie ma filmów u mnie na kanale w tym miesiącu, to już wiecie, czego to wina. Dobra, ale na przykład taki Disney+, który nie jest dostępny w Polsce. Podobnie, wystarczy jedno kliknięcie i nagle możecie go nabyć. Jeszcze spytałem wspierających, oni używają VPN-a głównie do tańszych zakupów gier. Tutaj przykładowo Łowcy Gier na brazylijskim Microsoft Store. Zmieniamy się na Brazylię, możecie kupować. I działa to na waszym polskim koncie. Kupowanie abonamentów do niektórych usług w innej walucie niż Polska? Żaden problem, a naprawdę czasem się to mega opłaca. Dodatkowo dla moich widzów przygotowano specjalną ofertę. Z kodem Lukas macie 83% zniżki na usługę, dodatkowe 3 miesiące do darmowego korzystania oraz, jeżeli wam mimo wszystko nie podejdzie VPN, 30 dni na zwrot. Link do oferty znajduje się w przypiętym komentarzu oraz opisie. Nie czekajcie, sprawdzajcie tą ofertę. Oraz napiszcie mi w komentarzu, do czego użyliście wy VPN-a. Na szczęście Imperium Osmańskie nie jest aż tak wrogie po naszej polskiej zdradzie, no bo gdyby byli z tym płomieniem, to by byli naprawdę na nas wkurzeni i nic byśmy więcej nie zrobili. Ale tak, wyślijmy naszego dyplomatę, niech poprawia nasze stosunki z Imperium Osmańskim. Może ich jakoś przebłagamy. Mimo to pamiętajcie, że jednak będziemy chcieli uderzyć na Turków dość szybko. W tym celu przyda nam się zmontować koalicję antyturecką. Na Węgry nie mamy co liczyć, ale jakimś trafem mamy bardzo dobre relacje z Habsburgami, więc wyciągnijmy do nich rękę, zawrzyjmy sojusz. Na arenie międzynarodowej jeszcze tylko Mamelukowie postrzegają Osmana jako zagrożenie, no ale w wyniku odległości pomiędzy naszymi krajami nie mamy szans tutaj na żaden sojusz, ale zawsze możemy się wesprzeć troszeczkę słabszymi Czechami, gdzie tutaj zawrzemy w pierwszej kolejności królewski mariaż i za chwilę, kiedy wróci nasze poselstwo z Czech, wyruszy do Brandenburgii lub w sumie Wenecji. No, my jako Polska na arenie międzynarodowej na pewno jako zagrożenie postrzegamy Zakon Krzyżacki, Węgry obecnie niestety są na nas totalnie wkurzone oraz z jakiegoś powodu Dania. Jakie były relacje polsko-duńskie w tym okresie? Historycznie Kazimierz Jagiellończyk dopiero przejął władzę w Polsce w 1947. My mamy szczęście i udało nam się to tego dokonać w 1945. No, chyba że zdecydowalibyśmy się na alternatywę, ale nie lećmy historycznie. Brat Władysława obejmuje władzę w naszym kraju, przez co w naszym kraju teraz mamy
dość unikalny system rządów, czyli monarchię elekcyjną. Jako Polska możemy też dokonać interwencji również bardzo szybko na mołdawskim tronie. No i teraz jako władca Polski stajecie przed wyborem, przekupić lokalną szlachtę, czy wysłać wasze wojsko do pacyfikacji. Ja robię tak, że nasz król wysyła armię. Udało się, Mołdawia staje się marchią korony. Czyli już w 45. Polska jest potężniejsza od Imperium Osmańskiego. W sumie jest trzecią potęgą światową. Kazimierz zebrał malutką koalicję. Polska wraz z podległymi krajami, Brandenburgia, Czechy oraz Austria jako sojusznicy. Posłom korony udało się wynegocjować przejście armii polskiej przez terytorium Imperium Osmańskiego. Dzięki temu nasz nikczemny plan zaatakowania Bizancjum bez powodu mógł wreszcie zostać spełniony. Polska armia pod dowództwem Szymona Mielskiego, naprawdę dobrego dowódcy, uderza na Konstantynopol, ale niestety nie przechwycimy armii bizantyjskiej. Natomiast wojsko księstwa litewskiego wyślijmy na sojusznika bizantyjskiego, czyli Teodoro. No, litewska flota została chyba totalnie zaskoczona i kończy się ta bitwa naszą przegraną. Druga połowa polskiego wojska pod dowództwem Kazimierza Jagieły uderzyła na Ateny. Brzmi to w sumie troszeczkę abstrakcyjnie. Wojska litewskie zdecydowanie są niezdecydowane, co mają robić. No ale ostatecznie wojsko litewskie zdecydowało się ruszyć na Teodoro. Wojska Jagieły dopadły bizantyjską armię pod Selenikami. No i bez większego problemu rozbiliśmy wojska bizantyjskie. A doszczętnie je zniszczyliśmy pod Tirhalą. Teodoro w wyniku traktatu pokojowego zdecydowało się przejść na wiarę katolicką. Bardzo szybko też terytoria greckie znalazły się pod totalną kontrolą korony. W międzyczasie nasza dyplomacja mocno pracowała nad przekonaniem naszych sojuszników do udziału w nadchodzącej wojnie z Imperium Osmańskim. Bizancjum chyba stanowi cel dla bardzo wielkiej ilości krajów. Na nasze nieszczęście sultan osmański zdecydował się na atak na Kandar oraz Akkundżulu. Dlatego też na warunkach takowych, że Ateny przechodzą pod panowanie mołdawskie, a Imperium Bizantyjskie przestaje być imperium, a staje się poddanym korony polskiej. Niestety wciągnął nas to w kolejne dwie wojny z Epirusem oraz Wenecją. Na szczęście możemy sięgnąć po naszych sojuszników, którzy nam pomogą obronić nasze terytorium. Polskie wojsko, mimo ponoszenia ciężkich strat w bitwie pod Artą, odnosi zwycięstwo nad weneckim wojskiem, a w sumie konflikt rozrósł się do naprawdę sporych rozmiarów. Niestety dość młodo zmarł Kazimierz Jagiellończyk, na tron wszedł Aleksander I von Mecklenburg. Na szczęście Wenecja dość szybko zrozumiała swój błąd, że wojna z koroną to nie jest najlepszy pomysł, zawarto pokój na zasadzie zadośćuczynienia finansowego. Jednak zdecydowanie Wenecja nie zapomni tej wojny Polsce. Niestety konflikt z Epirusem zamienił się też w konflikt z papieżem, który użyczył swojej floty do blokowania cieśnin, żeby Epirus jednak nie padł łupem Polaków. Rzym padł, a Polacy zrabowali sobie pamiątki. Epirus natomiast został przyłączony do Bizancjum. Niestety po wyniku długotrwałych wojen lokalna autonomia w Polsce dość szybko wzrosła. Trzeba było podjąć szereg niezbyt konwencjonalnych działań, które na pewno nie zadowolą lokalnej ludności w celu obniżenia ich dążeń niepodległościowych, no ale nie może być tak, że podatki nie będą płacone. Wykorzystując krótki okres pokoju zdecydowano się pracować nad przyłączeniem Mazowsza do korony. Postanowiono też zaciągnąć zobowiązania u kupców polskich w celu zatrudnienia kompanii najemnej hajdżuków, którzy mieli bardzo duże doświadczenie w zdobywaniu fortyfikacji. Tak przygotowane wojska polskie rozpoczęły wojnę z Imperium Osmańskim, wzywając do pomocy niestety tylko i wyłącznie swoich habsburskich sojuszników. Wojna rozpoczęła się od szybkiego uderzenia wojska polskiego na terytoria krymskie, a po ich zajęciu i rozpoczęciu procesu oblegania Krymu, wojska polskie zostały wycofane dalej w kierunku Bałkan, bo ewidentnie wojska Habsburgów sobie tutaj nie radziły. Dawały się wciągać w szereg jakichś pomniejszych bitew, gdzie po kolei były rozbijane. Na szczęście Hanat Krymski dość szybko padł, nawet zdecydował się oddać dwie ze swoich ziem Litwie. Jako że było nam do tej pory dość łatwo,
Weszliśmy też w konflikt z Francją, która zaatakowała jednego z członków Świętego Imperium Rzymskiego. Polskie wojsko pod dowództwem Aleksandra von Mecklenburga uderzyło na osmańską armię pod Sandomierzem, żeby odciągnąć drugą osmańską armię z oblegania Warszawy. By nie ponosić niepotrzebnych strat, polskie wojsko zdecydowało się wycofać za Poznań. Tymczasem najemna kompania Haldżuków zdobyła stolicę osmańską. Polska bitwa pod Krakowem. I co? Miażdżymy osmańską armię, zadając jej niepowetowane straty. Aleksander I von Mecklenburg, przepełniony chwałą zwycięstwa, zaatakował znowu wojsko osmańskie pod Warszawą, jednak tym razem nie miał przewagi liczebnej nad przeciwnikiem. O, jednak miał. I odniósł potężne zwycięstwo. Jednocześnie jeszcze zdecydowano wprowadzić reformę podatkową dla szlachty. Heldżukowie naprawdę okazali się być bardzo dobrzy w obleganiu osmańskich forcec. Padło Gallipolu. Na szczęście polsko-tureckie napięcie spowodowało, że przybyło nam trochę ochotników do wojska. No i super, Mazowsze stało się integralną częścią korony, co wpływa pozytywnie na rozwój całego regionu. Jednocześnie w wyniku ciężkich wojen, które toczymy, zdecydowano się pójść w rozwinięcie naszej armii. Udało nam się złapać armię osmańską w bitwie pod Awalonem w niezłą pułapkę, gdzie wykorzystujemy przewagę terenu, żeby zadać tureckiemu wojsku naprawdę pokaźne straty. A na północy naszego kraju coś zaczyna się dziać. Dochodzi do buntu mieszczan gdańskich, dzięki czemu oderwała się od zakonu Republika Gdańska. I tak, korona chce ją zabezpieczyć. Zostaliśmy zdradzeni. Austria wyszła z naszej wojny przeciwko Imperium Osmańskiemu. Chociaż nie ma co się dziwić, Wiedeń jest pod okupacją w Francji. W wyniku tego korona raczej nie czuje się w żaden sposób zobowiązania, żeby uczestniczyć dalej w obronie Świętego Imperium Rzymskiego. Dalej ku chwale i zwycięstwu! No cóż, mieszczanie z Gdańska wołają nas do pomocy w wojnie przeciwko zakonowi, a że jak wiemy, Polska za nim nie przypada, jak najbardziej możemy odpowiedzieć na to wezwanie, niszcząc armię wspierające krzyżaków. Och, a co to są za bunt na ziemi chełmińskiej? Upokorzone Imperium Osmańskie, zapłaci szczodre dary Imperium Polskiemu oraz zwróci bardzo dużo terytorium im byłemu Imperium Bizantyjskiemu. Jakby historia się tak naprawdę potoczyła, byłoby ciekawie. Pod Krakowem wybuchł bunt szlachty, ale raczej dość szybko go stłumimy. Pieniądze zdobyte w wojnie z Imperium Osmańskim posłużył nam głównie do spłacenia naszych długów. Gdańsk zyskał praktycznie cały obszar pruski dla siebie w wyniku wojny, a my w wyniku wojny zaciśniamy jeszcze bardziej relacje z Gdańskiem. I tak w listopadzie 63 włości polskie sięgają od Bałtyku po Morze Śródziemne. Królestwo jednak, które praktycznie przez 20 lat toczyło wojny cały czas, potrzebuje jednak takiej chwili oddechu, jak i na stłumienie kilku buntów, które nadchodzą w najbliższym czasie. Jako że wpływy handlowe korony sięgały od Antyku do Skandynawii, to jednak siłą rzeczy trzeba było rozbudować lokalne miejskie rynki, na przykład w Krakowie, Lublinie czy też Warszawie. W Krakowie pojawia się nurt renesansu. Przez ostatnie kilka lat szpiedzy korony pracowali w rejonie Karpatii, udowadniając, że te ziemie zawsze należały do Królestwa Polskiego, co też spowodowało, że wreszcie nasz władca może dokonać interwencji w celu przyłączenia tych ziem do nas. Na razie jeszcze nie będziemy szukali pomocy Czechów. Poza tym wykorzystamy jeszcze to, że polska myśl militarna po ostatnich wojnach jest znacznie bardziej rozwinięta od węgierskiej. Mimo iż król Matthias Hyundai jest naprawdę utalentowanym dowódcą. I tak, mimo tego, że węgierskie wojsko ma przewagę terenu, rozbijamy je bez problemu pod Zeppelinem. Nasz władca zdecydował rozwinąć sztukę wpływania na naszych wasali, bo w końcu mamy ich tak wielu, a będziemy mieć jeszcze więcej. Nawet nie mogę uwierzyć, jak łatwo przełamaliśmy obronę węgierską w Karpatii. To jest niesamowite. Nie ukrywajmy tego, mołdawskie armie są całkiem bitne, zwłaszcza przy wsparciu sojuszniczym. Jako że mamy cały obszar Karpat pod naszą bezpośrednią kontrolą, wezwijmy naszego czeskiego sojusznika, żeby pomógł nam z całą resztą walk. Po co mamy tracić polskiego żołnierza? Polska w wyniku wygranej wojny przejęła bardzo dużo terytoriów od Węgier, głównie terytoria słowackie, gdzie bardzo nam zależało na tutejszej kopalni złota, jak i innych cennych minerałach, które znajdują się w tym regionie. Możliwe, że w późniejszym czasie korona wykorzysta dążenia szlachty transylwańskiej i ruchu separatystycznego do oderwania kolejnego kawałku Węgier.
oczywiście pod protektoratem korony. No i teraz wygląda na to, że dużo krajów przestało się liczyć na arenie międzynarodowej. Jednocześnie król Aleksander zdecydował się przenieść stolicę do Warszawy, no bo jednak znajduje się bardziej w centrum naszych ziem i nie jest aż tak nastawiona na atak ze strony zachodnich krajów. No i niestety Francja ogłosiła nas swoim rywalem na arenie międzynarodowej. W sumie co w tym dziwnego? My stanowimy Imperium Wschodnie, oni Imperium Zachodnie. Niestety rok 72 jest dość smutny, zmarł nasz wspaniały władca Aleksander I, a na tron wszedł August II, tylko że zamojski. Naprawdę przepotężny władca, niestety jego następca budzi we mnie niepokój. Niestety musiał on w pierwszych latach swojego rządzenia poradzić sobie ze zbuntowaną ludnością dopiero co przyłączonych terenów do korony, czy też niestety pewną herezją, która pojawiła się w Lublinie. W celu umocnienia pozycji Polski na Bałtyku rozpoczęto proces przyłączania Republiki Gdańskiej do korony. Wysłano też poselstwo do upadającego zakonu kawalerów mieczowych, jak i do Rygi. Korona chce wykorzystać słabość lokalnej szlachty i podporządkować ich sobie. Król August II Zamojski zintensyfikował też działania korony w celu umocnienia swojej bytności w regionie handlu krakowskiego. Kraków stał się prawdziwym miastem renesansu, co spowodowało, że zawitał do niego Mikołaj Kopernik, który od razu wpadł pod patronat Augusta II Zamojskiego. Wojna z zakonem była malutka, warta tylko odnotowania. W 79 zakon kawalerów mieczowych zgodził się zostać wasalem korony polskiej. Zakon kawalerów przyłączył się ze względu na obietnicę odbicia ich dawnych terytoriów oraz przywrócenia na tychże wiary katolickiej, bo obecnie prawosławie zaczęło być tam dominującą religią. Tak samo Ryga. Król Aleksander II wiedział, że wojna z Moskalami nie będzie łatwa i trzeba przygotować kraj do tej wojny, rozbudować wojsko, zebrać zasoby finansowe. Zachęcał też lokalną szlachtę do rozbudowania swoich lokalnych warsztatów rzemieślniczych, skupiające się głównie na produkcji broni z miedzi, żelaza oraz na polskim suknie. Co ważne, poczyniono też inwestycje w naszą kopalnię złota w Chońcie, tylko że Polska stawała się cały czas coraz większym tworem politycznym, stwierdzono, że jednak wydatki na zwiększenie jej skuteczności administracyjnej będą konieczne. W 82 roku terytoria pruskie zostały przyłączone do korony, co znacząco wpłynie w najbliższym czasie na zasobność skarbca polskiego. Obecność Polski już na wybrzeżu Bałtyku spowodowało to, że jednak Gdańsk stał się głównym centrum handlu korony. Polska zdecydowała się wykorzystać to, że Moskwa jest zamieszana w wojnę z Hanatem Wielkiej Ordy oraz Uzbeckim. Postanowiła więc dokonać inwazji na terytorium inflantów, odbijając ziemię dla zakonu kawalerów mieczowych. W czasie, gdy połączone sojusznicze wojska uderzyły na inflanty, polskie chówce jednak zdecydowały się uderzyć w pierwszej kolejności na stolicę przeciwnika, wykorzystując zaskoczenie. No i widać, że wojska moskiewskie nie spodziewały się wojny w tym momencie. Zero jakiejkolwiek obrony. Polskie wojsko miało znaczącą przewagę nad armiami przeciwnika, dosłownie je anihilując. Mimo iż walczyli nie na swoim terenie, dowódcy przeciwnika nie mieli z polskim wojskiem w ogóle szans. Polska odnosi błyskawiczne zwycięstwo, w wyniku czego księstwo moskiewskie oddaje inflanty oraz płaci potężne reparacje wojenne. Dzięki czemu Polska staje się siłą dominującą w handlu bałtyckim. A zdobyczne pieniądze wydano na rozwój jeszcze dodatkowych miejsc pod handel. W 1491 księstwo bułgarskie zostało przywrócone, co spowodowało, że korona miała naprawdę dobry powód, żeby najechać jednak ponownie Imperium Osmańskie przy pomocy swoich sojuszników. Polska sztuka wojenna nie ma sobie równych. Bardzo szybko pada Edirne, obecna stolica Turków, oraz fortecja w Filibi. Do bardzo ważnej bitwy doszło w 1902 roku, gdzie Turkowie dotarli aż pod Kraków. Jednak tam w dość krwawej bitwie zostali odepchnięci przez polskie wojsko. Serio, Turkowie nawet armat nie mają. Armia osmańska została rozbita totalnie pod Nowym Sączem. Imperium Osmańskie chyba przeżywa jakiś kryzys, nie posiada żadnego fortu w Anatolii. Dzięki czemu możemy wypuścić naszych grasantów, żeby łupili i wiecie co innego robili w Imperium Osmańskim. Totalna porażka wojsk osmańskich skłoniła sułtana do bardzo korzystnego traktatu pokojowego, tylko że dla korony. Wcześniej wspominałem o Teodoro i w sumie zapraszam Was na Twitcha na godzinę 20:00, najwcześniej we wtorek, gdzie jako sunnickie Teodoro będę podbijał Niemcy. I on
pieniądze od sultana zostały przeznaczone na rozbudowanie sukiennic. No bo Kraków rośnie, no to trzeba też i sukiennice rozbudować. W międzyczasie miała miejsce inwazja na Królestwo Węgier przy wykorzystaniu roszczeń Transylwanii. Królestwo Polski zostało wplątane niestety zaraz po wojnie z Węgrami w wojnę Brandenburgii z Wolfgastem. Niestety po przeciwnej stronie też stanęła potężna duńska armia. Ale czy będzie na tyle potężna, żeby dać radę Polsce? No i niestety rok 1008 zakończył się dla nas śmiercią naszego ukochanego króla. Na tron wszedł Krzysztof I Zamoyski. Tak, Duńczycy i Szwedzi dzielnie się z nami biją, ale jednak mamy zdecydowaną przewagę w moralach naszej armii. W wyniku wojny Brandenburgia praktycznie podwoiła swoją wielkość. Co było dość dziwne, bo naprawdę nikogo to nie zainteresowało. Do Królestwa Polskiego doszły informacje o odkryciu nowych lądów. Ponoć mają tam istnieć gigantyczne złote miasta. Czy będzie to szansa na rozwój naszej stolicy? Jako że od wielu lat dochodzi do konfliktów pomiędzy koroną a papiestwem, w Polsce ma w miejsce wybuch ruchu protestanckiego. Jak to wpłynie na historię Europy Wschodniej, zobaczymy. Warszawa staje się miejscem narodzin nowych nurtów, nowych idei na arenie międzynarodowej. I w sumie jest chyba jedną z najwspanialszych europejskich stolic. Król Krzysztof zdecydował się stoczyć walkę o przywrócenie jedności religijnej w kraju, ustanawiając odpowiednie edykty. Po upadku naszego największego zagrożenia na północy, czyli dawnego zakonu krzyżackiego, nadszedł czas, żeby zająć się ostatecznie sprawą zagrożenia tureckiego. Dużo ziemi Imperium Osmańskiego nie zostało na Bałkanach, ale trzeba jednak ich zaatakować i totalnie wypchnąć z Bałkan. Na szczęście przy pomocy sojuszników czeskich nie powinno być to trudne. Nasze armie przechodzą przez Cieścinę. Bez większego problemu Imperium Osmańskie zostało wypchnięte z Bałkan już całkowicie. I udało nam się też zemścić za Warnę. W międzyczasie Wołoszczyzna oraz Hercegowina zostały dołączone do korony siłą tym razem, jak i w celu dalszego jednoczenia Bałkan zaatakowano Węgry. Zmieniono nazwę Konstantynopolu na Carogród z okazji tego, że Polska stała się już prawdziwym imperium światowym, a Krzysztof I Zamoyski stał się pierwszym imperatorem w historii Imperium Polskiego. Upadek węgierskiego królestwa niestety rozścieczył część katolickich władców, którzy zawiązali wspólną koalicję przeciwko Imperium Polskiemu. No dobra, ale znacznie większą koalicję stworzyłem grając Szkocją w tym odcinku, gdzie jako Szkocja musiałem podbić Anglię, a następnie zwasalizować Francję. I Europie się to nie spodobało.